wypełniał wcześniej, tak jak w przypadku tego budynku. Proponujemy również tworzenie nowych placówek żłobkowych w każdej dzielnicy. A skąd pieniądze? Skąd pieniądze? To jest dobre pytanie. My proponujemy zamiany priorytetyczne. Może mniej pieniędzy na lotnisko, może więcej na żłobki. Może mniej dla prestiżu, może więcej dla mieszkańców. Miasto się wyludnia, żeby więcej osób mieszkało w linii, żeby liczba mieszkańców nie spadała z 53 tysięcy do 238, jak ma to miejsce w tej chwili, to musi być jakiś system wspierania rozwoju rodziny i takim elementem mogą być na przykład żłobki. Jeżeli w Gdańsku tych dzieci na jedno miejsce w roku jest na przykład 15, to w tym momencie wiadomo, że Gdynia przegrywa. To jest takie wasze główne hasło programowe, żłobki? Wchodzi w skład takiego hasła czas na dzielnicę, żłobek w każdej dzielnicy, boisko, basen przy każdej szkole, czyli te drobne rzeczy, które poprawiają jakość życia ludzi, które są tak naprawdę dla mieszkańców Gdyni najważniejsze. Może jeszcze przypomnimy sobie parę rzeczy tych założeń. Proszę bardzo. Po pierwsze, karta gdynianina, czyli zniżki dla wszystkich Gdynian na komunikację, na parkowanie, na teatry, na wyjście do teatru. Po drugie, całe miasto w sieci, czyli darmowy internet dla każdego. Po trzecie, żłobek w każdej dzielnicy. Po czwarte, promocja zdrowia, czyli przywracamy opiekę dentystyczną w szkołach. Po piąte, komunikacja, czyli sieć lepszych, nowych dróg w dzielnicach i połączeń między dzielnicami. Po szóste, czas na dzielnicę, czyli ścieżki rowerowe w każdej dzielnicy, nowoczesne boiska. Po siódme, przejazdy, a już może mniej, tak? Ale prezydent. Czyli taki, który słucha mieszkańców. Tak, ale to też jest część naszego programu. Wiesz, jak mu uczę kolegę?